Kina powstawała pierwotnie jako film robiony wspólnie przez Wima Wendersa z Piną Bausch, jedną z najwybitniejszych artystek tańca, tancerka, choreografka, osoba, która jakby sprawiła, że taniec zaczął nowoczesny być postrzegany zupełnie jako nie tylko sztuka techniczna, która polegała na odpowiednim przygotowaniu ciała do tańca, na pokazaniu perfekcji ciała. Pina udowodniła, że przy pomocy tańca można wyrazić praktycznie w sposób bardziej ekspresyjny, bardziej dokładny, bardziej trafiający do widza emocje, różne stany emocjonalne. Może można było przy pomocy tańca wyrazić bardzo subtelne uczucia, emocje. I to stało się jakby niezwykłym osiągnięciem tej tancerki. Niestety zaraz na początku przygotowań do kręcenia tego filmu Pina Bausch zmarła. To dosyć szybko po wykryciu raka, praktycznie to było około tygodnia po wykryciu raka, zmarła nagle, zupełnie nieoczekiwanie, także później reżyser zastanawiał się przez jakiś czas, czy w ogóle kontynuować pracę nad tym filmem, ale okazało się, że zespół, który przez prawie 40 lat Pina Bausch prowadziła w Wuppertalu, ten teatr tańca, początkowo jako 33-latka otrzymała kierownictwo artystyczne, sceny tańca w tym teatrze. Był to eksperyment, ponieważ teatr, ta scena taneczna była bardzo konserwatywna, publiczność była przyzwyczajona do takich przedstawień tanecznych w starym stylu. No, zaryzykowano, zatrudniono Pinę Bausch, o której wiedziano już, że lubi eksperymentować, próbuje szukać jakiegoś nowej drogi w tańcu, bo była solidnie wykształcona tanecznie, najpierw w Niemczech, później stypendium w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie ze Stanów tańczyła też w zespole tanecznym jako zwykła tancerka i od 1973 roku właśnie prowadziła tę scenę taneczną w Wuppertalu, dochodząc do rzeczywiście wybitnych osiągnięć i tworząc zespół, który przekonał reżysera, żeby ten film jednak powstał.